nasycony oczywiście muzyką, grać będzie Felons Kurtec, ale przetykany różnymi gawędami o rzezi. Będą się dzielić swoją wiedzą, swoimi wspomnieniami, swoimi impresjami. Właśnie przedstawiciele Muzeum Jazzu. Wśród nich jest Krzysztof Karpiński. Jeszcze go nie wywołuję, ale chciałbym najpierw podzielić się taką refleksją, że to minęło kilka dni temu, parę dni temu, 100 lat od pierwszego koncertu, jaki miał miejsce na polskiej ziemi. Nie byliśmy wcale tak bardzo w tym. Dlatego, że ten jazz zrodził się w Ameryce na przełomie wieków. Przywędrował do Europy najpierw chyba jeszcze pod koniec I wojny światowej. Był taki lider nazwiskiem James Europe. Prowadził regiment Harlem Hellfighters i ten regiment oznaczał się tym, że to tak naprawdę to była wojskowa orkiestra marszowa i te pierwsze dźwięki jazzu, Dixielandu, Ragtime'u właśnie przyniósł do Europy James Norman Owen Europe. W 1917 roku nagrano w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku pierwszą płytę jazzową. New Original Dixieland Jazz Band. I ten właśnie zespół przewędrował do Europy po raz pierwszy dwa lata później, w roku 1919 grał w Londynie. Mijają trzy lata, w międzyczasie Polska odzyskuje niepodległość, zajmuje się innymi sprawami, tworzymy fundamenty państwowości, ale zaczynają powstawać, zaczynają się odbywać potańcówki czasowe w lokalach nocnych. A więc jazz nie był wtedy muzyką, powiedzmy, plebejską, taką jak był w Stanach, ale był muzyką ku majętnych, była arystokracja, która bawiła się za duże pieniądze w nocnych lokalach. Jak to się stało, że tak szybko ten jazz przewędrował do Polski? Minęło przecież dosłownie kilka lat. O tym opowie właśnie Krzysztof Karpiński. A Krzysztof to jest prawnik, to jest pianista, muzyk, wyjątkowa postać wśród krytyków, bo jest to praktykujący muzyk, gra na fortepianie, jest krytykiem, jest wieloletnim działaczem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, historykiem jazzu i autorem takiego wielkiego tomu, który liczy sobie prawie 800 stron. Proszę sobie wyobrazić, 800 stron. Był jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce. Podkreślam to, dlatego że niektórzy badacze jazzu są przekonani, że przed wojną jazzu nie było. No to w takim razie, jak można było napisać o tej muzyce przed wojną aż 800 stron? Więc Krzysztof bardzo skrupulatnie badając archiwa, wycinki prasowe, czytając książki, pochłaniając się, poza tym dyskutując z starszymi muzykami i kolegami, doszedł do przekonania, że on musi taką książkę napisać i napisał. I jest w tej chwili jednym w Polsce, jednym z nielicznych, a może nawet jedynym erudytą, jeśli chodzi o znawcę, jeśli chodzi o tamten przedwojenny okres jazzu. Teraz dajemy mu ledwie kwadrans. Zobaczymy, co da się pomieścić w tym kwadransie gawędy o rzezie przedwojennym. Krzysztof Karpiński. No i zacząłem te materiały zbierać nie po to, żeby napisać książkę, tylko żeby
zaspokoić swoją ciekawość. No jak zacząłem zbierać te materiały, to doszedłem do takich ciekawych wniosków, mianowicie do takich, że w archiwach, w polskich archiwach, nie ma żadnych właściwych dokumentów dotyczących tego typu muzyki. Archiwa zawierają informacje o muzyce klasycznej, tak zwanej muzyce poważnej, ale nikt się nie interesował muzyką rozrywkową, jazzową. Rock'n'rolla wtedy nie było oczywiście jeszcze. Jazzową się nie interesowała w ogóle, bo ta jazzowa muzyka wtedy to był po prostu to była muzyka taneczna, o czym redaktor naczelny Jazz Forum Paweł Brodowski przed chwilą powiedział. Okazało się, że jednak te dokumenty gdzieś tam istnieją. Nie przetrwały w polskich archiwach. Ci z Państwa, którzy nie wiedzą, tylko poinformuję, czy przypomnę, że takie duże archiwum znajdowało się na ulicy Długiej, tam gdzie jest Arsenał, i ono zostało zniszczone w 100%, więc macie Państwo obraz, jak to mogło wyglądać. Więc w archiwach nie było tych żadnych informacji, prawie żadnych, natomiast znalazłem to w archiwach prywatnych, czyli u nas w domach, u ludzi, którzy rozmawiają z kilkoma świadkami epoki, którzy jeszcze żyli wtedy, natomiast później rozmawiałem z ich antenatami, z dziećmi, z wnukami, którzy przechowywali tego typu dokumenty. Stąd ja publikuję te dokumenty w książce i trochę się tego zebrało. Zacznijmy od tego, że w październiku 1920 roku zakończyła się wojna polsko-bolszewicka i brało w niej udział dwóch, jak się okazało, muzyków znanych później. Byli jednymi z najlepszych właściwie. Pierwszy to był Zygmunt Karasiński, skrzypek i saksofonista altowy, a drugi to Szymon Kataszek, pianista. Oni byli wówczas studentami Warszawskiego Instytutu Muzycznego i z tej uczelni bezpośrednio udali się na wojnę z Rosjanami. I wtedy, po zakończeniu tej wojny, wrócili do swoich domów i się zastanawiali, co dalej robić. Postanowili znaleźć jakąś pracę. Wpadli na pomysł, żeby nielegalnie przekroczyć granicę i dotrzeć do Niemiec. Tam się dużo działo. I statkiem Gris Gott, który cumował Gdańsk był wtedy niemiecki, nielegalnie, bez żadnych paszportu, pojechali do Berlina, do Niemiec, później do Berlina. I Karasiński został zaangażowany do takiego amerykańskiego zespołu Harry'ego Spillera, który grał w takim klubie Pavilion Mascot, dzisiaj już nieistniejącym. Natomiast Szymon Kataszek nie mógł znaleźć odpowiedniej pracy i wrócił do Warszawy. Karasiński grał tam przez rok, doskonalił swoją grę na saksofonie, nauczył się podstaw improwizacji, co wtedy było rzadkością. I po roku wrócił do Warszawy, znowu spotkał się z Kataszkiem i założył zespół. Ten zespół składał się z różnych instrumentów, różne osoby tam grały. A w Polsce wtedy była taka sytuacja, że o jazzie jeszcze nie pisano. W 1921 roku do Warszawy przyjechał z Paryża Jerzy Sosnkowski, który pojechał tam turystycznie i bywał w różnych klubach. I w Tygodniku Ilustrowanym napisał taki reportaż z tego swojego pobytu. I w tym artykule po raz pierwszy użył słowa jazz. Nikt nie wiedział, co to znaczy, było jakieś tajemnicze słowo. Muzycy już orientowali się, o czym wspominał Paweł Brodowski, ponieważ ta muzyka już funkcjonowała na zachodzie Europy, nie w Stanach Zjednoczonych. I zaczęły powstawać te zespoły. Założył także, jak wspomniałem, Zygmunt Karasiński. Oni grali w kilku lokalach. W pewnym momencie w prasie ukazał się artykuł, kilka artykułów właściwie, które totalnie krytykowały tego typu muzykę. I to były takie tytuły jak Profanacja sztuki, przeróbki Chopina przez jazz bandy.
a w innym czasopiśmie ukazał się artykuł pod tytułem Muzykalność na jazz bandytyzm na przykład. Nie wiemy, kto akurat grał tego Chopina na jazzowo w ówczesnym rozumieniu, ale prawdopodobnie był to zespół Zygmunta Karasińskiego. I w tym czasie ów zespół Zygmunta Karasińskiego otrzymał angaż, a w zasadzie organizatorzy chcieli, żeby zagrał na otwarciu nocnego lokalu, klubu o nazwie Oaza przy ulicy Wilkowej 9. To było piękne miejsce w kamienicy Leserów. Wcześniej tam było kino, tam różne rzeczy się działy. Po przebudowie otwarto lokal, który był wyjątkowy w pewnym sensie, ponieważ pamiętajmy, że był to rok 1922. On miał salę taką bankietową, powiedzmy sobie, a w pobliżu tej sali były gabinety z telefonami i w niektórych znajdowały się nawet pianina. Więc można było taki wynająć i tam zjeść kolację i pograć sobie na pianinie na przykład. Więc oczywiście bywalcami byli tylko ludzie majętni, co nie ulega wątpliwości. I wtedy właśnie zespół Zygmunta Karasińskiego zdecydował się na ten występ. Otwarcie nastąpiło 29 listopada 1922 roku. Zagrał kwintet Karasińskiego, tak już nazwano go wtedy. Nie jakiś tam jazzman, tylko kwintet Zygmunta Karasińskiego. Na fortepianie zagrał Szymon Kataszek, na trąbce Kazimierz Englert, na perkusji zagrał tam było dwóch perkusistów, ale na tym otwarciu akurat zagrał muzyk sam Salvado, który to był czarnoskóry perkusista, który dotarł tutaj do Polski prawdopodobnie z Konga, tego dokładnie nie wiadomo. I jeszcze na banjo grał Fred Melodys. Prasa zrecenzowała ten koncert, oczywiście bardzo ogólnikowo tylko. Wtedy nie było takich precyzyjnych, dogodnych recenzji. I wiemy, że zaczął się o 22:00, trwał dosyć długo, ludzie byli zadowoleni. I to był właśnie pierwszy koncert. Zastanawialiśmy się, co oni mogli grać, bo o tym recenzent nie pisał. Natomiast wiemy, że w repertuarze Kataszek i Karasiński mieli standard w repertuarze Aleksander Zagra Band, który już funkcjonował i też jeszcze nie ukazał się w nakładzie lutowym utwór Dana, który dopiero w 25 się wprawdzie ukazał, ale już zdobywał popularność. Więc wiemy, że mieli te dwa utwory w repertuarze i prawdopodobnie tam grali. Drugim miejscem, które w tym czasie funkcjonowało, to był hotel Bristol. Znajdujemy się na trakcie królewskim, więc niedaleko stąd. I w tymże hotelu od 1924 roku były dancingi. One później były transmitowane przez radio, ale to już drugie były w latach 20. i w latach 30. Wtedy natomiast grały tam orkiestry. Jedną z nich była orkiestra pianisty Jakuba Kagana. Nawet wydano specjalny folder, który znajduje się dzisiaj w archiwach hotelu z nazwiskami muzyków. Stąd wiemy, kto w skład tego zespołu wchodził. I okazało się, że sam Salvador, czarnoskóry perkusista, grał także w Bristolu. Był muzykiem rozchwytywanym. I tutaj taka ciekawostka, że ten muzyk dotrwał do Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu Powstania Warszawskiego znalazł się w obozie w Pruszkowie. Stamtąd wyjechał do Europy Zachodniej. Grał w kilku miejscach. A w latach 60. znalazł się w Nowym Jorku. I grał w jednym z klubów jazzowych Harlemu. Opowiadał o tym Jan Karski, który wówczas mieszkał w Nowym Jorku i był wykładowcą na jednym z uniwersytetów i któryś ze studentów kiedyś zapytał go: wie pan, tutaj byliśmy w takim klubie w Harlemie
tam jeden z muzyków mówi po polsku. Jego to zainteresowało. Pojechali z tymi studentami na koncert do klubów, wtedy kiedy grał sam Salvador. No i tam go widział, rozmawiał z nim. Powiedział tylko, że przez krótki czas rozmawiali po polsku, resztę już po angielsku. W każdym razie sam Salvador grał w wielu miejscach. No i widzimy, że te związki między Polską a Ameryką nawet funkcjonowały już wtedy. Więc tutaj mamy hotel Bristol, wracamy do Bristolu. Tam się odbywały pokazy mody. Taki był dom Bogusława Hersego na Warszawskiej, a jedną z modelek była znana skądinąd Stefania Grodzieńska. Grały zespoły, jak powiedziałem, Jakuba Kagana, ale także, o czym się niedawno dowiedziałem, w 1925 roku zagrał zespół Eddie Woodsa, Ed His Kentucky Serenaders. To był zespół złożony z kanadyjsko-amerykańsko-niemiecki, czy europejski, powiedzmy sobie. I oni mieli przyjechać nawet do tej oazy, nie tyle na samo otwarcie, ale w tym czasie, i nie otrzymali wiz, ale w następnym roku dotarli, wizy już dostali i dotarli do hotelu europejskiego. Tam grali przez jakiś czas, część wróciła do Niemiec, bo tam mieli swoją bazę. Natomiast jeden z tych muzyków nazywał się Henry Nathan, saksofonista, który tak mi się tu spodobało, że został i grał z Zygmuntem Karasińskim. Kiedyś Karasiński w tym wywiadzie podał to nazwisko i nikt nie wiedział, skąd jakiś Amerykanin się wziął. Teraz niedawno właśnie napisał do mnie Rainer Lotz, to jest historyk niemiecki, który dotarł do książki i właśnie wyjaśnił mi tę kwestię, informując, że w archiwach niemieckich, no niestety niemieckich, są różne informacje, także o naszych miejscach warszawskich. Więc Eddie Woods to był skrzypek, który grał w hotelu europejskim w Bristol w 1925 roku. Ale jazz to nie tylko, początki jazzu to nie tylko Warszawa. Trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze mamy Kraków i tam się dosyć dużo działo. Ja oczywiście w książce piszę o wielu miejscach. Wilno, Lwów, prawda, Poznań, Wybrzeże, Gdynia właśnie i Sopot, wówczas niemiecki. Ale chcę powiedzieć o Krakowie, ponieważ tam już na początku wieku powstała taka kawiarnia Esplanada przy podwaru 7. I w tej Esplanadzie grał jakiś tajemniczy amerykański jazz band, w którym na perkusji grał też czarnoskóry muzyk, nazywał się August Aguila Brown. To jest ten muzyk, o którym dzisiaj prasa pisze, że jest jedynym czarnoskórym powstańcem warszawskim. Ja dotarłem do jego dossier, zebrałem pokaźny materiał, być może szerzej nim napiszę, ale on przebywał w Polsce tutaj wiele lat, wyjechał w 56, zmarł w 76 w Londynie, ale w owej Esplanadzie grał przez jakiś czas i nawet została nagrana płyta, ale dotarłem tylko do etykiety, nie znalazłem płyt, to były płyty, które się nie utrzymywały długo, ponieważ były szelakowe i niszczyły się, pękały po prostu. I to nie było takie proste, ale może kiedyś jeszcze ją odnajdę. W Krakowie występował też taki amerykański zespół gospels. Nazywał się Utica Revelers Singers. To było tam 5 wokalistów, tancerz i pianistka. Oni też występowali dwukrotnie. Jeszcze była taka rewia Louisa Douglasa, natomiast akompaniował jej dwustronny zespół pianisty Sama Woodinga. Więc to widzimy, że te kontakty były dosyć szerokie, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć. No, powstał film, wiemy, śpiewak jazz bandu, który już w 1927 roku powstał, a w 1929 już był wyświetlany w kinie Splendid przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Więc tam też
grano jazz, że tak powiem. No i ważna rzecz, w 1926 roku w Krakowie właśnie powstało Stowarzyszenie Jazz, czyli protoplasta Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Założył je adwokat Józef Fromler, czyli prawnicy mieli jakąś skłonność do jazzu. To stowarzyszenie wprawdzie ono nie tak długo działało, ale jednak były te początki, miały tam miejsce. Wspomniałem przed chwilą, że w archiwach właśnie nie znajdujemy informacji o jazzie, ale jedną informację znalazłem. W Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1932 roku w Krakowie w szkole imienia Wacława Żeleńskiego powstał Wydział Jazzu pod kierunkiem Kazimierza Meyerhorda, o czym szerzej przewiosę. I znalazłem kilka ulotek, które mówią, jakie przedmioty wykładano i kto wykładał. Nie ma listy studentów wprawdzie, ale ten Wydział Jazzu, myśmy o tym nie wiedzieli, że coś takiego istniało. Wydawało się, że ten jazz na uczelniach to dopiero powstał w Katowicach w latach, jeżeli dobrze pamiętam, 80. Więc to tak nie było, ponieważ już w 32. powstał ten Wydział Jazzu. I jeszcze dwie informacje. W Krakowie istniał taki klub Casanova na Floriańskiej 32. Dzisiaj, jak sprawdziłem, jest tam jakiś sklep z damską odzieżą. Wtedy grywała orkiestra Adiego Rosnera. We wrześniu 1937 roku Rosner miał tam koncert i zagrał między innymi taki utwór I've Got You Under My Skin. To utwór, którego potem jest Colporter. Znany do dzisiaj, bo słyszałem niedawno w radiu ten utwór. I Rosner nie wiedział, że na sali znajduje się Colporter. Zresztą nikt nas nie wiedział. Ja przypadkowo to odkryłem. Dlaczego? Dlatego, że syn tego muzyka, który tam grał z Rosnerem, Aleksander Halicki, a jego syn zmarł niedawno, Bogdan Halicki, on mi kiedyś pokazał to archiwum ojcowe, że tak powiem, i tam był program tego koncertu. Taki kolorowy program, wrzesień pamiętam, 1937 rok. I po tym koncercie Rosner nie wiedział do końca, że to był Colporter. Colporter napisał list do swojego przyjaciela w Stanach Zjednoczonych, że właśnie jestem w Krakowie na koncercie znakomicie, tak napisał, swingującego zespołu Adiego Rosnera. No i tam jeszcze coś napisał. I teraz ja, przeglądając jakąś aukcję internetową, zauważyłem, bo pamiętałem wygląd tego programu, że ten, on na tym programie napisał list i na tym programie jeszcze parę słów napisał do grupy i mu to wysłał. Czyli jakaś prawnuczka Colportera Bozwa lat 60. sprzedawała to w internecie po prostu. Także w taki sposób dochodzimy też do różnych informacji. To jest informacja o Adi Rosnerze, który jako jedyny chyba nagrał płytę jazzową, ale nie w Polsce, tylko w 1938 roku w Paryżu. I Bogdan Halicki te płyty miał. Nie wiem, co się z nim stało, bo niedawno właśnie Bogdan zmarł. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest koncert też w 1937 roku warszawski w Café Clubie. Café Club to jest na Nowym Świecie, był na Nowym Świecie, tam gdzie Empik, dzisiaj widzę, że jest remont. Nic tam nie ma. Więc tam był znany Café Club, gdzie odbyły się koncerty. I w 1937 przez 3 tygodnie koncertował tam właśnie zespół w takim składzie. Joe Turner to jest amerykański bluesman i wokalista i pianista, który mieszkał wówczas w Paryżu. Przyjechał do Warszawy i przez 3 tygodnie grał w tym klubie na fortepianie,
a na perkusji grał George Scott. George Scott to też ciekawa postać. On znalazł się w Polsce jako właściwie uczeń. To był obywatel amerykański. Poprzez pracę swojego ojca, który w Tbilisi, czyli Tbilisi, handlował ropą naftową. No i później rozstał się z matką, zmarł zresztą w tym Tbilisi, a on z matką znalazł się w Polsce. I był tutaj aż do 1946 roku. I ja miałem okazję, no dosyć długo to trwało, ale dzięki tutaj Tomaszowi Lorskiemu, który wystąpił nieco później, dotarliśmy do George'a Scotta i rozmawiałem z nim trzykrotnie i korespondowałem z nim. Żył ponad 90 lat, zmarł w 2012 roku, jeżeli dobrze pamiętam, czyli nie tak dawno. I teraz odpowiadam na pytanie, które retoryczne, które zadał Paweł Brodowski i które to pytanie mi sobie wszyscy zadają. Skoro ten jazz był grany przed wojną, skoro były recenzje, były artykuły, o których wspominałem, to dlaczego nie nagrywano płyty? John Scott odpowiedział prosto. Mówi, proszę pana, nagrywanie płyt to była wyłączność. Decydowały cztery osoby, czterech muzyków, najważniejszych orkiestr rozrywkowych. Artur i Henryk Goldowie, Henryk Wars oraz Alfred Melodes. Oni byli właścicielami, kierownikami muzycznymi firm wydawniczych, fonograficznych i oni decydowali. Ich nie interesowało jazz, bo nikt tego nie chciał kupować. Oni nagrywali muzykę taneczną w bardzo dużych ilościach, rozrywkową, taneczną. George Scott mówi, że ja gram na wielu z tych, na tych płytach. Tylko wtedy się nie podawało personelu, składu orkiestry, tylko się podawało nazwisko szefa. I on to, mi się wydaje, że dosyć przekonująco wyjaśnił, że nie ma, z tego powodu nie ma po prostu płyt. Wydaje się, że 15 minut już minęło. O! Prawda? O! No więc właśnie. Więc zapraszamy zespół chyba teraz na estradę. Specjalnie mnie wezwał na spotkanie i wręczył mi kartkę, którą sam narysował plan miejsc w Warszawie, w którym przed wojną grany był jazz. I ja tę kartkę niestety gdzieś zgubiłem. Nie mogę tego rozerwać. Mielibyśmy mieli to z pierwszej ręki. A wszystko to się działo tutaj bardzo blisko stąd. To po prostu spacerem moglibyśmy dojść do miejsc, gdzie w Warszawie przed wojną grany był jazz. Tutaj gdzieś na Rowiśnięcie, na Krakowskim Przedmieściu, na Brzozowej koło placu, wokół Placu Teatralnego, także ulica Mazowiecka, tutaj grany był jazz. I Krzysztof wymienił dwa utwory, które były grane na tym pierwszym koncercie, jaki miał miejsce przed wojną w Warszawie, gdy grał orkiestra Kataszka i Karasińskiego. Jeden to Dajna, a drugi to Ringa Berlina Alexander's Ragtime Band. I właśnie chcielibyśmy rozpocząć też nasz blok muzyczny tym utworem, wykonanie zespołu Fellows Quartet. Fellows Quartet QJ, czyli kwartet kumpli. Nie ma stary dobry jazz, najlepiej grany jest przez starych dobrych kumpli, takich jak oni. Michał Pijewski na klarnecie. Marek Sobiński na banjo. Robert Kuhn na gitarze basowej. I Szef Jeskiewicz.
na perkusji Jerzy Więckowski. Pomoc szczęścia jest, niż ty. Równo sercu, że
się w życiu stało to. Pierwszy dnia, gdy serce mnie lepo dnia już drugi, lepo właśnie tylko teraz. Drugi znak, a słodki lek, trzeci znak, wiosenki dzień. Zatytułowany Stulecie
jazzu w Polsce. Polecam ten artykuł i polecam najnowszy numer Jazz Forum z grudnia 2022 roku.